Państwa bardzo serdecznie na oświadczeniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, niedawno spotkaliśmy się i mogłem Państwa powiadomić, że nasz klub odzyskał połowę Sejmu. Dzisiaj z wielką radością mogę powiadomić, że to jest już większość. Mamy już 231 posłów. Pan poseł Czartoryski wraca do naszego klubu. Był rzeczywiście przedmiotem działań, które według mojego rozeznania, oczywiście podlegam takim samym ograniczeniom wynikającym z przepisów jak wszyscy inni obywatele, więc to jest rozeznanie tylko częściowe, ale według mojego rozeznania takiego, które mogę uznać za całkowicie wiarygodne, to wszystko, co czyniono tutaj w tej sprawie, było bezpodstawne, znaczy zakończyło się stwierdzeniem braku jakichś czynów, które by mogły uchodzić za nie tylko karygodne, ale także i naganne moralnie, więc tutaj, chociaż nie było tu żadnych moich decyzji w tej sprawie, to chciałem jako szef partii, a także jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa powiedzieć o tym i nawet przeprosić tutaj publicznie pana posła, bo rzeczywiście sprawy długo się ciągnęły, poszły zbyt daleko. No ale są jednocześnie dowodem na to, że u nas nie ma tej zasady, która jest u naszych przeciwników, że jeżeli ktoś jest od nas, to w ogóle nie ma żadnego problemu, każdy jest niewinny i w ogóle nie ma o czym mówić. Ale tutaj po prostu przesadzono i to mocno. Takie jest moje głębokie przeświadczenie, ale powtarzam, oparte o pewną wiedzę. Natomiast jest druga sprawa, która też była przedmiotem żalu, i to można powiedzieć słusznego żalu, ze strony pana posła Czartoryskiego, naszego kolegi przecież od dziesięcioleci. Kiedyś byliśmy w partiach, które bywały w sporze, ale były, można powiedzieć, ideowo dość równoległe, to znaczy my w porozumieniu Centrum, poseł Czartoryski z ETHEN-ie, ale pan poseł zawsze się bardzo koncentrował także na sprawach związanych, a może nawet nie także, głównie na sprawach związanych ze swoim miastem, z Ostrołęką. I były tutaj podstawy do różnego rodzaju niepokojów. No ta zmiana, jeżeli chodzi o budowę elektrowni z węglowej na gazową, w związku z tym zatrudnienie będzie mniejsze, nie tak radykalnie mniejsze, jak niekiedy sądzono, ale jednak mniejsze. No, było pytanie o przyszłość tego miasta i chciałem Państwu powiedzieć, że ta przyszłość będzie dobrze. Na pewno pan poseł będzie o tym mówił, natomiast ja mogę oświadczyć tutaj już jako szef partii rządzącej, że Polski Ład jest nastawiony głównie na wieś, małe i średnie miasta, nie zapominając oczywiście także o tych wielkich, ale tu są bardzo duże różnice. Warszawa i to Warszawa liczona z okolicami to jest 160% przeciętnej PKB Unii Europejskiej w sile nabywczej. No to jest dużo więcej niż mają Niemcy. To jest naprawdę na poziomie już tych zupełnie najbogatszych państw Unii Europejskiej. Tych na ogół państw niewielkich, tych bogatszych od Niemiec. Jest kilka takich państw. Niektórzy mówią, że Niemcy są najbogatsze, ale to nie jest prawda. Natomiast wiele innych miejsc w Polsce to jest na przykład 60% czy 63%. Mazowsze ma 63% przeciętnej europejskiej PKB. No i w związku z tym my będziemy dążyć i to bardzo zdecydowanie do realizacji tego, co zawsze zapowiadaliśmy, już od wielu lat przynajmniej zapowiadaliśmy, to znaczy do procesu wyrównywania i Ostrołęka będzie z całą pewnością jednym z ośrodków właśnie tego procesu, jeżeli chodzi o Mazowsze, a w każdym razie jeżeli chodzi o tą wschodnią i północno-wschodnią część Mazowsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan poseł Adam Bielan. Dziękuję bardzo. Są różne odejścia z naszego obozu. Są politycy, którzy odchodząc z Prawa i Sprawiedliwości, szerzej ze Zjednoczonej Prawicy, przechodzą na drugą stronę tego głębokiego sporu politycznego. Gdy byliśmy w opozycji, znajdowali się i szybko się odnajdowali w partii władzy, zmienili poglądy o 180 stopni,
z ultraprawicowców stawali się ultralewicowi. Obserwujemy to również dzisiaj. Przechodzą na drugą stronę, mają prawdziwą obsesję Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Też osobiście pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego deklarują, że zrobią wszystko, żebyśmy stracili władzę. Z takimi politykami chyba nie ma sensu rozmawiać, ale są inne odejścia. Odejścia wynikające z pewnych sporów personalnych, różnic merytorycznych i w takich wypadkach warto rozmawiać. Bardzo dziękuję panu prezesowi Kaczyńskiemu, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że na takie rozmowy są otwarci. I cieszę się, że pan poseł Czartoryski, którego znam od kilkunastu lat, bo byliśmy bardzo długo w jednej partii, jesteśmy również w jednym okręgu wyborczym. Pan poseł jest posłem na Sejm z Ostrołęki, ja jestem posłem europejskim z województwa mazowieckiego, więc problemy Ostrołęki, o których mówił pan prezes Kaczyński przed chwilą, są mi doskonale znane. Cieszę się, że pan poseł Czartoryski nie chciał przejść na drugą stronę, nie chciał brać udziału w tym, w tych próbach restauracji ancien reżimu, czyli powrotu do tego, co było przed rokiem 2015. I cieszę się, że postanowił wrócić do Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym też powitać pana posła Czartoryskiego w naszych szeregach, w szeregach republikanów. My zrobimy wszystko, żeby zapewnić Zjednoczonej Prawicy, rządowi Zjednoczonej Prawicy, pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak najbardziej stabilną większość. Dlaczego? Że czeka nas szereg bardzo ważnych głosowań związanych z realizacją programu Polskiego Ładu i rząd, który chce zmieniać kraj, a my jesteśmy takim obozem, który kraj chce zmieniać, potrzebuje stabilnej większości. Bardzo się cieszę, że po wielu rozmowach również na temat przyszłości Ostrołęki, mówił o tym pan prezes, tam dochodzi do ważnej zmiany dla regionu, zmiany dotyczącej elektrowni, ale jednocześnie my jesteśmy obozem, który doskonale rozumie problemy tego rodzaju średniej wielkości miast. W przeciwieństwie do naszych poprzedników nie koncentrujemy inwestycji tylko w tych 6-7 największych miastach w Polsce, ale chcemy, żeby Polska rozwijała się równolegle i myślę, że dla pana posła, zaraz będzie o tym sam mówił, to jest bardzo ważne, więc cieszymy się, że pan poseł wraca do rodziny Zjednoczonej Prawicy. Cieszymy się, że zasila również nasze szeregi republikanów i liczymy na dobrą współpracę. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o głos pana posła Czartoryskiego. Dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już państwo widzicie, w ostatnich dniach polityka jest niezwykle dynamiczna, a nikt nie jest samotną wyspą, również ja, i nie może abstrahować od tego, co dzieje się w ostatnich dniach. Jeżeli chodzi o moje wyjście z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i z partii Prawo i Sprawiedliwość, też nie mogę pominąć tego, co się teraz dzieje, że oto w sposób zupełnie niedemokratyczny, medialny, ale też medialny w taki sposób, że ogłoszony niemalże w całej Europie, zwłaszcza na zachód od naszych granic, że oto mamy nowego przywódcę opozycji, jak to nazwano prawie we wszystkich mediach niemieckich, Oppositionsführer, że pan Donald Tusk w taki sposób chce ogarnąć całą opozycję. I tak jak powiedziałem, nikt nie jest samotną wyspą, również ja. I nie mogę od tego wyzwania, od odpowiedzi na to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, uciec, ponieważ nie zgadzam się z takim traktowaniem polskiej polityki, jak to jest w ostatnich dniach przez nas wszystkich obserwowane, zwłaszcza, że w kontekście mojego regionu, wschodniego Mazowsza, pamiętam rządy Platformy Obywatelskiej, pamiętam rządy Donalda Tuska, one absolutnie odcinały małe i średnie regiony od możliwości rozwojowych. I tutaj nawiązując do słów pana wicepremiera, pana prezesa, czy też do moich rozmów, za które bardzo dziękuję, z panem premierem Mateuszem Morawieckim, jestem niezmiernie wdzięczny, że pan premier obiecał przyjechać do mojego miasta Ostrołęki. Proszę zrozumieć, proszę państwa, ja piąty raz reprezentuję mój region w parlamencie. To nie jest region bardzo bogaty, to jest region północno-wschodniego Mazowsza. I niezwykle na sercu leży mi jego rozwój. Rozbiórka elektrowni ostrołęckiej, tej elektrowni C, dużego, wielkiego projektu węglowego, jest widoczna na oczach dzisiaj wszystkich mieszkańców regionu. Zresztą państwo też to pokazujecie. Ale to nie jest tak, że to jest koniec rozwoju takich miejsc jak Ostrołęka, średnich miast. I jako poseł z tego regionu cieszę się, że będę mógł w Ostrołęce wprost powiedzieć o tym, że codziennie stoimy w korkach,
po 2 godziny potrzebujemy obwodnicy, potrzebujemy mostu, że jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, jeżeli chodzi o kolej, która jest zdewastowana, że potrzebujemy też wsparcia w bardzo wielu innych dziedzinach. Jeżeli chodzi o elektrownię, to ja akurat w sposób szczególny to przeżywam, ponieważ moja rodzina pojawiła się w Ostrołęce, mój ojciec został ściągnięty do Ostrołęki w 70 roku właśnie, zatrudniony przy budowie elektrowni starej, tak zwanej elektrowni B. I bardzo, bardzo leży mi na sercu rozwój miasta, które wzrastało wraz z energetyką. Tego nie można zaprzepaścić i te rozmowy, które i te słowa, które usłyszałem od pana premiera, są dla mnie niezwykle optymistyczne. A proszę zwrócić uwagę, że dla posła, dla parlamentarzysty niezwykle ważne jest reprezentowanie swoich wyborców. To jest tak, że czasami trzeba schować własne prywatne ambicje, własne prywatne pragnienia, a nawet własne prywatne złości dla dobra Polski przede wszystkim i dla dobra wyborców. I to jest rzecz najważniejsza, żeby wyborcy, którzy dziesiątkami tysięcy, bo zawsze otrzymywałem powyżej 20 tysięcy, no prawie zawsze otrzymywałem powyżej 20 tysięcy głosów, którzy zaufali człowiekowi, oddali głos. I walka o swój region jest dla mnie niezwykle istotna, ale bez wsparcia Zjednoczonej Prawicy, bez Polskiego Ładu nie będzie to możliwe. I jeszcze w takich okolicznościach, o których powiedziałem dzisiaj na początku mojego wystąpienia. Dziękuję bardzo też panu europosłowi. Bez wsparcia z Brukseli, w której reprezentują nas europarlamentarzyści, tacy jak pan Adam Bielan, też nie byłoby to możliwe, bo przecież ta konstrukcja finansowa rozwoju regionalnego oparta jest przede wszystkim na naszych źródłach finansowania polskich, ale też i na wsparciu z Unii Europejskiej. I dopiero wtedy możliwy jest rozwój właśnie średnich miast. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za obecność. Do zobaczenia. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.